Jestem, szczęść Boże. Nadajemy dzisiaj ze słonecznego Suchedniowa. Przed chwilą wróciłem z kolumny siedleckiej. Tam mieli dużo wcześniej, było 6 msza świętą. Byli zebrani przy szkole. Dzikie tłumy, jak to cała kolumna, jak się zbierze. W tym momencie grupa bialska ma mszę świętą z biskupem Kazimierzem Górną, naszym ordynariuszem w kościele. Tam dzielnie Ania porobiła zdjęcia, więc później będzie można zobaczyć to wszystko. A ze mną są oczywiście goście. Przedstawcie się. Ania, jestem z grupy numer 5. Ula, też z grupy numer 5. Czyli Siedlce. Tak. Boże Ciało, dobrze tak, pamiętam? Boże Ciało. Boże Ciało. Powiedzcie mi, który raz już jesteście na pielgrzymim szlaku? No ja drugi. Ja troszkę więcej, bo... Kiedyś zaczynałam od 6 pielgrzymki siedleckiej, także to już lata minęły. Później miałam długą, długą przerwę. Wtedy byłam 7 razy, później było wiele lat przerwy. I teraz tak, no od 8 lat ponownie zaczęłam pielgrzymować. Z dziećmi, sama. W tym roku jestem sama na razie. Czy skoro mam taką osobę, która pielgrzymowała kiedyś, pielgrzymowała teraz, to co się zmieniło na tej pielgrzymce? Przez... Tak troszeczkę powspominajmy. No, zmian jest bardzo dużo. Pielgrzymuje się, można powiedzieć, zupełnie inaczej. Tak jak zmieniły się czasy, to zmieniły się też pielgrzymki. Wtedy na tej 6., 7. siedleckiej pielgrzymce, no przede wszystkim inaczej wyglądało zaopatrzenie. Jedzenie, chleb trzeba było sobie zabezpieczyć rano na cały dzień, bo potem było różnie. Nie wiem, czy starsi pamiętają takie plastikowe bidony, w których herbata pachniała plastikiem i było to coś okropnego, ale też daliśmy radę. Nie ma to w ogóle porównania z plastikowymi buteleczkami eleganckimi, malutkimi z dzisiejszych pielgrzymek. No i zupełnie taką nowością, która no, jest taką zmianą na plus ogromną, to, że pojawiły się tojtoje. To jest coś po prostu, powiew nowoczesności, który bardzo ułatwia życie na pielgrzymce obecnie. Ja powiem w tajemnicy, że tak szefostwo przymierza się, żeby jeszcze prysznicę przenośne załatwić, ale to jeszcze zobaczymy, czy to już będzie za rok, czy troszeczkę w dłuższej perspektywie. Ja też pamiętam te czasy jeszcze przed tojtojami. Najczęściej wieczorem taki teatrzyk cieni, bo ktoś tam wchodził sobie z latarką i było czasami kupę śmiechu i radości. Tak, tak, to... Było na pewno kupę śmiechu i radości i czasem i nieprzyjemności. No zupełnie to inaczej wyglądało. Ze zmian jeszcze jakich... Pamiętam, że wtedy też grupy były bardzo duże. No nie były to grupy 50-60 osobowe, tak jak teraz, czy 100 osobowe, tylko kilkuset osobowe. Co miało też, co się przekładało na przykład na polu namiotowym, że pole namiotowe było olbrzymie, bagaże trzeba było nosić niemalże czasem po pół kilometra od bagażówki. Były niesamowite ograniczenia, żeby wziąć tam ilość rzeczy, które można było wziąć, no to trzeba było w małą torbę spakować i to wszystko. Nie było mowy o żadnym krześle, stoliku, tylko miska, wiadro i to co jedna torba obowiązkowa i nic więcej. Poza tym no najwięcej w torbach ważyły konserwy z trudem zdobyte. Teraz nam tu podjeżdża zaopatrzenie na każdy postój i nie ma problemu z tym, a wszystko kiedyś trzeba było przenieść. Ale zaopatrzenie już ma kartę, terminale zbliżeniowe, czy jeszcze trzeba w gotówkę się zaopatrzyć? No na razie jeszcze w gotówce, ale poczekamy. Dobry pomysł. Ja to przekażę naszym braciom zaopatrzeniowcom, co postulują pielgrzymi. A jak się pielgrzymuje właśnie takim, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z pielgrzymką? Fantastycznie. Ja jestem zachwycona. Pielgrzymuję z całą rodziną, z mężem Sylwkiem, Asią i Konradem. No zadowoleni jesteśmy. A wracając jeszcze właśnie do tych udogodnień, no świetną sprawą są te kabiny, które mamy właśnie na swoich polach namiotowych, rewelacyjne. Także zapraszam do pielgrzymowania, jest fantastyczna pogoda. Ksiądz Piotr jest fantastycznym przewodnikiem. Wszyscy jakby świetnie sobie pomagają. Naprawdę piękna przygoda i najpiękniejsze wakacje. Nie mogę się nie spytać, kto namówił, żeby pójść na pielgrzymkę. No oczywiście, ksiądz Piotr, nasz przewodnik.
Jak to robił? Mówił, że jest fajniej, że w ogóle lekko się idzie i że o nic się nie trzeba troszczyć. No i faktycznie tak jest, także naprawdę jesteśmy zadowoleni. Idziemy już drugi raz i myślę, że to nie jest ostatni. Czyli nie oszukiwał? No nie właśnie, nie oszukiwał. Jak to ksiądz nie oszukiwał? Słuchajcie, jak byście zachęcili tych jeszcze niezdecydowanych? Bo co prawda półmetek nam trochę już minął, ale no, ciągle są zapisy w grupach. Każdy może dojechać i jeszcze poświęcić ten swój czas na to, żeby dojść do Maryi. Ja myślę, że Boża radość, jak rzeka, Boża radość, jak rzeka, Boża radość wypełnia duszę mą. Alleluja! I więcej nie trzeba mówić. No ja zapraszam wszystkich na pielgrzymkę. Jeśli ktoś chce poznać nowych znajomych, mieć prawdziwych przyjaciół, poczuć radość bycia we wspólnocie, to jest to naprawdę fenomenalne, wspaniałe miejsce. Żeby tu właśnie to się dokonało. Dziękuję serdecznie moim gościom i tradycyjnie pozdrówcie swoich najbliższych. Serdecznie pozdrawiam swoją rodzinę, szczególnie moje koleżanki z apostolatu Złotych Róż, którym serdecznie dziękuję za modlitwę, która mnie po prostu niesie. Nic mnie nie boli, kochane dziewczyny. I pozdrawiam wszystkich pielgrzymów duchowych. Dziękuję. No ja właśnie też pozdrawiam pielgrzymów duchowych, tak sobie teraz myślałam. Pozdrawiam też swoich najbliższych, swoją rodzinę, a także współpracowników, nauczycieli, pracowników ze szkoły w Iganiach, z przedszkola 27 w Siedzach, z przedszkola tęczowego. Dziękuję za wsparcie, za modlitwę, za SMS-y. To bardzo, bardzo ważne dla nas. Bóg wam zapłać. Dziękuję serdecznie. Zapraszamy jeszcze na godzinę 10:10. Będą gośćmi, jak dobrze pamiętam, grupa akademicka, więc troszeczkę młodsi ludzie, żeby tutaj tego, troszeczkę młodsi ludzie, tacy studenci, w ogóle będą tutaj opowiadać o tym, jakim się pielgrzymuje. A o godzinie 15:20 zapowiedzieli się u nas harcerze. Więc dzisiaj taki dzień dość bogaty. A żegnają się z Państwem Artur Dernowski, Ania Kupińska i ksiądz Krzysztof Pełka. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.